Witam bardzo serdecznie w Wejherowskim Centrum Kultury w przedświątecznym czasie wielkanocnym. Dzisiaj chciałabym bardzo zachęcić do własnego zrobienia palmy wielkanocnej w tym takim wiosennym, bardzo kolorowym czasie. Pokażę, jak możemy przygotować palmy z krepy, jak możemy przygotować palmy z pewnych elementów sztucznych oraz możemy je też zastąpić naturalnymi. Oraz jak możemy zrobić inną palmę dekoracyjną, taką bardziej ozdobną, świąteczną, troszkę w innym pomyśle. Zachęcam bardzo serdecznie też do udziału w konkursie na palmę wielkanocną, którą będzie organizowane tutaj w Wejherowskim Centrum Kultury. Palmy możemy oczywiście zrobić bardzo ozdobne, od takiej bardzo malutkiej, która jest niewielka, aż po palmy bardzo wysokie, kilkumetrowe. Wiemy, że palmy wielkanocne w różnych regionach naszego kraju wyglądają różnie, są tworzone z różnych suszonych też elementów, kolorową farbą zdobionych i też są robione właśnie przy pomocy krepy, bibuły i innych dostępnych dekoracji. Żeby przygotować taką palmę z krepy, potrzebujemy stałego jakby elementu, czyli patyczka, w którym możemy ozdobić już zawijając na niego krepę lub pomalować na jakiś neutralny kolor. I później przygotowujemy sobie wszystkie elementy po kolei, czyli to będą jakby od góry aż po sam dół różne elementy kwiatowe, które będziemy ze sobą zestawiać. Żeby przygotować sobie pewne elementy, to krepę sobie tniemy na różne cieńsze odcinki. Możemy przy pomocy nożyczek sobie te elementy pociąć w odpowiedni sposób i później przechodzimy do etapu, gdzie możemy te elementy ze sobą zwijać w różne formy. W zależności jaki będziemy chcieli uzyskać kształty, to możemy je tylko w taki sposób poprzycinać, możemy je złożyć w zależności jaka jest szerokość w taki kwiatek różyczkę. Możemy zrobić żonkila, połączyć dwa kolory ze sobą, żółty i biały, osobno dzieląc płatki, później je razem ze sobą łącząc. Możemy zrobić zupełnie takie malutkie kwiatki z bardzo drobnych fragmentów krepy, które też możemy ze sobą zestawić. Ważne przy palmie wielkanocnej jest to, że zdobimy jakby dookoła naszej podstawy z wszystkich stron, żeby taka palma była dla wszystkich nas widoczna. Żeby pewien element przyczepić, możemy do tego wykorzystać albo klej, możemy wykorzystać taśmę, możemy wykorzystać sznurek, możemy wykorzystać też druciki, w zależności co będziemy mieli pod ręką. I dokładamy element jeden do drugiego. Thank you.
Proszę tutaj zobaczyć, teraz właśnie mamy przygotowaną już taki efekt końcowy palemki, gdzie zostały połączone ze sobą różne rodzaje kwiatów, listki i na końcu wykończenie kokardą. Zachęcam bardzo serdecznie, możecie się w taki sposób właśnie pobawić i zrobić taki typ palemki. Drugim typem palmy będzie właśnie taka palma z gotowych elementów dekoracyjnych. Możemy tu i zachęcam do użycia też naturalnych elementów jak bukszpan, czy gałązki wierzbowe, czy różne inne suszone właśnie elementy zbóż, które możemy do takiej kompozycji razem ze sobą połączyć. I tu też używamy podstawy, którą możemy sobie owinąć jakąś tasiemką lub możemy sobie też ten element pomalować. I podobna jest tutaj też zasada, że zaczynamy z górnego elementu i stopniowo sobie każdy element do samego dołu dekorujemy. To mogą być elementy kontrastowe, które są jakby ze sobą w jakimś rytmie ułożone. Mogą to być takie, które się przesuwają spiralnie. Różne układy możemy tutaj, w zależności jaki mamy rodzaj faktury i tych materiałów, możemy tutaj ze sobą złożyć. Tu te gotowe elementy też możemy przy pomocy skręcić sobie tasiemki, możemy też użyć pistoletu czy kleju na gorąco, no bo jak to są elementy już takie gotowe, to możemy się posłużyć też klejem, pamiętając oczywiście o tym, że elementy styropianowe to musimy kleić innymi klejami, niekoniecznie takimi właśnie tym na gorąco. Tak, i zaczynamy tutaj sobie właśnie od tej góry. Przykładamy sobie różne elementy i stopniowo będziemy się przesuwać coraz niżej. Mamy już połączone wszystkie elementy, w tym przypadku ze sztucznych kwiatów. Możemy tutaj użyć naturalne. Możemy sobie jeszcze właśnie dołożyć dodatkowe jakieś kokardy, wstążki. I mamy tak gotową kolejną palemkę, kolorową i ozdobną. Także zachęcam też do takiego wzoru. I ostatnią palemką, którą pokażę, jak możemy zrobić właśnie z różnych elementów, to jest taka bardziej wesoła, radosna, można powiedzieć taka bardziej w nowoczesnych kształtach, gdzie możemy sobie sami zrobić różne elementy, możemy je razem później ze sobą komponować na naszej właśnie też podstawie. To mogą być elementy z filcu, z pianki, z gumy, to mogą być różnego rodzaju sznurki, mogą być też i papierowe elementy, które razem ze sobą też komponujemy. I też jest ważne tutaj zachowanie na tych naszych odcinkach symetrii, jakiegoś układu, który pewne elementy będą się powtarzać. Ważne jest też, żeby one były właśnie kolorowe, radosne, takie jakie są właśnie tutaj te święta.
i tu też będziemy używać właśnie gotowej listewki bądź właśnie kawałka. Też można się posłużyć z lasu jakimś elementem i to możemy wszystko razem tutaj ze sobą pozostawiać. I tu ponownie możemy zacząć sobie też od góry, od jakichś wybranych elementów, które razem ze sobą później wiążemy lub też możemy te elementy przykleić klejem na gorąco lub też klejem takim innym, który jest bardzo dobry do tkanin, materiałów, który szybko nam wysycha. Możemy też użyć wikolu lub różnego innego typu klejów, które mamy dostępne w naszych sklepach. Możemy tutaj użyć właśnie do owijania różnego rodzaju sznurków. Mogą być grubsze, mogą być cieńsze, w różnych kolorach, w zależności jak nam fantazja i pomysł nasz pozwoli. Tak? I w ten sposób sobie miejsce jedno przy drugim owijamy. Zakończyliśmy teraz etap naciągania sznurka oraz tasiemki. Możemy sobie to właśnie też tak podzielić i różnorodnie opleść tą naszą podstawę, a teraz będziemy przyklejać odpowiednio wybrane elementy do naszej podstawy. Widzimy teraz już efekt końcowy, czyli wszystkie elementy tutaj ze sobą zostały połączone, doklejone razem z dodatkowymi jeszcze kokardkami, wstążeczkami i widzimy tutaj właśnie taki też przykład palemyki. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i za udział tutaj w naszym pokazie. Zachęcam jeszcze raz do tworzenia palm, do udziału w naszym konkursie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.